Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Próba schłodzenia chrześcijaństwa i Kościoła ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale też osłabienie ducha narodu, napisał w specjalnie wydanym oświadczeniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W ten sposób metropolita poznański odniósł się do aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. W ostatnim czasie, zwłaszcza miało to miejsce w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, coraz częściej dochodzi do ataków nienawiści na katolików, profanacja obrazu Matki Bożej Królowej Polski, napaści na kościoły i samych kapłanów, wylicza ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Do profanacji aktów bluźnierstwa dochodzi także podczas tzw. marszów równości środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie. Tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. Czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup odniósł się także do kwestii nadużyć seksualnych. Lekarstwem na przestępstwa seksualne jest zachowanie 6 przykazania dekalogu. Komu zatem jest bliski los ofiar różnych nadużyć seksualnych, powinien w ramach holistycznego podejścia zaangażować się w promowanie kultury czystości. Metropolita Poznański zwraca uwagę, że w obecnym sposobie kwestionowania autorytetu Kościoła nie ma charakteru intelektualnego, lecz ideologiczny. Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. Grzech i zło są w Kościele, ale jest w nim także niezliczona rzesza świadków wiernych, pokornych, składających codziennie ciche świadectwo swojej miłości do Pana Jezusa. Wystarczy się nieco rozejrzeć, odkładając na bok uprzedzenia. Sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dlatego księża biskupi zgromadzeni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wezwali do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Apelują, by w najbliższą niedzielę po uroczystości Bożego Ciała we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce po każdej mszy świętej odśpiewać suplikację Święty Boże, Święty Mocny. Donald Tusk stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Przesłuchanie byłego premiera rozpocznie się o 11:00. Na godzinę 11:00 zaplanowano dziś przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed Komisją Sejmową do spraw VAT. Przesłuchanie zostało przesunięte po tym, jak Donald Tusk nie stawił się przed nią 29 maja. Szef komisji podkreśla, że nie dopuści, aby inni kluczowi świadkowie metodą przedstawienia różnego rodzaju usprawiedliwień mogli uniknąć przesłuchania w tej kadencji. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński zapowiada, że ma bardzo dużo pytań do byłego premiera. Donald Tusk zostanie zapytany m.in. o wyłudzenia VAT, o których wiedziały służby będące pod kontrolą premiera, a także o brak uszczelnień w systemach podatkowych. Członek komisji Zbigniew Konwiński zaznacza, że przypomni o działaniach w sprawie VAT, jakie w tamtym czasie podjął rząd PO-PSL. Pozostajemy w Warszawie. Dziś po raz czwarty przy okrągłym stole zasiądą przedstawiciele środowisk nauczycielskich oraz premier Mateusz Morawiecki i nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jednak ponownie zabraknie przedstawicieli ZNP. W Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozpocznie się czwarta tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. Swoją obecność zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy rozmawiać z nauczycielami, mówił w programie Polski Punkt Widzenia nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Chcemy rozmawiać kompleksowo o systemie wynagradzania nauczycieli i historia na szczęście jeszcze nie kończy się w tym roku i będziemy o tym rozmawiali także na przyszłość.
przyszło lato. Niewykluczone, że wspólne rozmowy przyniosą pozytywne efekty, zaznacza Agnieszka Ścigaj z Kukiz15. Czekamy na to, aż zaprezentuje wyniki swoich rozmów i jakieś konkretne, długofalowe propozycje. Myślę, że nauczyciele też na to czekają. Dotychczas z zaproszenia nie skorzystał Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, a tylko ich obecność daje szansę na porozumienie, zauważa Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości. Że jednak dojdzie do spotkania również przedstawicieli tych gremiów, które są ważne, są potrzebne, bo bez udziału ZNP, bez udziału innych środowisk spoza tych, którzy obecnie pracują, na pewno jest to pewien mankament. To właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest głównym propagatorem strajku. Nauczyciele swoje niezadowolenie manifestowali w trakcie wiosennych egzaminów szóstoklasisty, gimnazjalnych i matur. Jak mówi minister Andrzej Dera, to były działania polityczne. Rozmawiałem z nauczycielami, wielu nauczycieli, którzy strajkowali, się dzisiaj tak czują właśnie, że zostali wykorzystani politycznie. Tylko Solidarność z zadowoleniem przyjęła nowelizację Karty Nauczyciela, która wprowadza kolejne podwyżki dla nauczycieli. Poza 5-procentowymi podwyżkami z początku tego roku, nauczyciele dostaną we wrześniu dodatkowe 10%. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powtarza, że związki chciały większej kwoty. Myśmy mówili o tym, że postulaty środowiska nauczycielskiego ostatecznie skupiły się na 30%. To jest ledwie niecałe 15%. To jest absolutnie nikogo niezadowalająca skala wzrostu. Możliwe, że decyzję o wznowieniu strajku na początku września w referendum podejmą sami nauczyciele, choć to jeszcze nie jest przesądzone. Atmosferę podsyca Platforma Obywatelska. Nauczyciele, myślę, że mają pełną świadomość, że tylko efektywny protest, taki protest, który jest zauważalny, przynosi skutek. Ten rząd tak naprawdę rozmawia tylko z tymi, którzy zagrażają bytowi tego rządu. Innego zdania jest Eugeniusz Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja nie sądzę, żeby doszło do strajku nauczycieli we wrześniu, dlatego że to środowisko również po tym strajku, który był, jest bardzo podzielone w tym zakresie. Na 18 czerwca zaplanowane jest posiedzenie zarządu głównego ZNP, na które zaproszony został nowy minister edukacji narodowej. Jednak Dariusz Piątkowski chce na początku wakacji spotkać się z każdym ze związków zawodowych i porozmawiać o ich postulatach oraz potrzebnych zmianach w edukacji. Konieczne jest zakończenie tego sporu, podkreśla była dyrektor szkoły podstawowej Eliza Smoleń. Myślę, że wszyscy na to liczą, że minister załagodzi i nauczyciele nie będą protestować ponownie, żeby nie działali znowu przeciwko dzieciom, uczniom, no i młodzieży szkolnej. Po wrześniowej podwyżce wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2800 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego około 3800 zł brutto. W tym roku mija 75. rocznica pobytu i walk 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji Burza na Lubelszczyźnie. Uroczystości z tej okazji odbyły się na skraju Lasów Parczewskich. Podczas Eucharystii modlono się za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy. 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej została utworzona w ramach akcji Burza z sił Okręgu Wołyń. Żołnierze przybyli na Lubelszczyznę z Wołynia po ciężkich walkach w Lasach Mosurskich. Stacjonowali u nas przez kilka tygodni, niespełna miesiąc, gdzie nabierali sił, regenerowali się, leczyli rany, dozbrajali się. Można powiedzieć, szykowali się do dalszej akcji wyzwalania tych ziem i marszu na Warszawę w ramach akcji Burza. Pobyt na Lubelszczyźnie był dla nich okresem wytchnienia między jedną okupacją niemiecką, a drugą sowiecką, dodał burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk. W czasie okupacji niemieckiej nie tylko Niemcy byli zagrożeniem dla mieszkańców, ale też różne bandy, które grasowały po lasach, którzy nękali miejscowości, mieszkańców mieszkających w tych miejscowościach, wyzwalając ich często z ich dobytku. Natomiast gdy przybyli żołnierze 27. Wołyńskiej, wprowadzona została godzina policyjna, patrole i ludność miejscowa mogła odetchnąć. Oni jak weszli Lubartów, obsadzili już urzędy, tu gdzie byli Niemcy, to już tam była ta Armia Krajowa, wszędzie. Koc, Przemielnik. Też się zorientowali i zaczęli aresztowania się nastąpiły w tym czasie. I wymusili dorośli
do kryminału. Nawet wyroki śmierci robili. Tak wydarzenia z 1944 roku wspomina Jan Jabłoniec, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Kwiat. Mieszkańcy Lubelszczyzny dbają o to, by pamięć o polskich bohaterach nigdy nie została zapomniana. Szczególnie to jest przesyłane dla ludzi młodych, młodzieży, żeby po prostu tą pałeczkę przekazać pamięci o tych żołnierzach. Jak żeśmy jeszcze zaczynali w 2006 roku, było więcej tych żołnierzy, byli tutaj. Świadkowie, także mieszkańcy tych miejscowości pamiętali, wymieniali się zdaniami, przypominali sobie różne wydarzenia. Natomiast jak dzisiaj widzimy, już nie ma, ale pamięć o nich żyje. A tylko dlatego, że ci ludzie, którzy właśnie tu przyjeżdżają, tą pamięć podtrzymują. I mimo, że nie zawsze można było oficjalnie czcić polskich bohaterów, to pamięć o nich przetrwała, mówił podczas Eucharystii ksiądz prałat Zbigniew Kuzia, regionalny duszpasterz Ludzi Pracy. I nie dało się zagrzebać w czasach PRL-u to wszystko, co czynili żołnierze i ich dowódcy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Przyszedł czas, kiedy upamiętniamy w kamieniu te bohaterskie czyny, tę ofiarę, to poświęcenie, to wszystko, co uczynili. A uczynili to z myślą o przyszłych pokoleniach. W ramach upamiętnienia polskich żołnierzy odbyło się spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną oraz bieg pokoleń i bieg jagielloński. A teraz Białystok. Tam odbyły się uroczystości z okazji 10. rocznicy istnienia 18. Pułku Rozpoznawczego. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję usłyszeć koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego, zobaczyć sprzęt jednostki oraz zjeść tradycyjną wojskową grochówkę. 18. Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku to najmłodszy taki pułk w polskich siłach zbrojnych. Pułk Rozpoznawczy jest to jednostka, która jest oczami i uszami dowódcy operacyjnego. To, co się dzieje na styczności walczących wojsk, to obie strony doskonale wiedzą, ale jest bardzo istotne, co się dzieje po stronie przeciwnika. I gdzie jest koncentracja wojsk, gdzie są jednostki drugorzutowe, co planuje druga strona. Białostocki pułk właśnie świętuje dziesięciolecie swojego istnienia. Niedzielne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nasze chrześcijańskie dzisiaj nie może być nieuporządkowanym optymizmem, nie może być też kroczeniem po krawędzi rozpaczy, pesymizmie, ale ma być postawą realistyczną. Mówił do żołnierzy ksiądz kapelan Bolesław Leszczyński, dlatego dziś, mimo względnego pokoju na świecie, pułk nieustannie ćwiczy i doskonali swoje umiejętności. Przed wami stoją żołnierze, którzy jako pierwsi wchodzą do boju i jako ostatni go opuszczają. To elita dzisiejszej współczesnej armii. Niejednokrotnie udowodnili, że są w stanie wykonać każde postawione przed nimi zadanie. Nawet to wydawałoby się niemożliwe. Prace żołnierzy z Białostockiego Pułku Zwiadowczego już wkrótce będą mogły zobaczyć z bliska dzieci. Z okazji okrągłej rocznicy jednostka przygotowała konkurs plastyczny. Nagrodzonych zostało 9 dzieci. Grand Prix dla jednego z uczestników, gdzie tym Grand Prix jest przez jeden dzień dowodzenie jedną z kompanii. Osoba, która wygrała, zostaje na dzień, w którym ustalamy we wrześniu, na dzień dowodzenia, zostaje awansowana na kapitana, dostaje kompanię. I dowodzi. Podobny konkurs organizowany był także w ubiegłych latach. To były informacje dnia. Więcej w południe z Panem Bogiem.